Starym highwayem tam mamy chyba 3 podejrzane ID, 2 na odciąg. Od 16 do 23, czyli do 22.30 będziemy. Przez Nagalię, Olię i Sofle przejeżdżamy, musimy przejechać tym highwayem, nie? Musimy to sprawdzić. Nie trzeba przeczuwać, tam po prostu się dzieje. Na Gajoli zawsze możemy spodziewać się zabawy, no nie? Że będzie kontakt i coś się będzie działo. Amber 99, Amber 99, tu Paro Delta 06. Aktualnie w danej chwili mamy kontakt. Odbiór. Ruszajcie już, ruszajcie. Dobra, odegar. Dobra, na przód. Amber 99 przekazuje, to może być zasadka, mogą nas próbować wciągnąć. Pierwsza seria padła. Widziałeś to? Tak, widziałem od razu przede mną. Na szczęście nie udało mu się tym razem. Trzeba się po prostu spiąć, no to nie jest... To nie można na luzie podejść, bo jak Maniek doświadczył, no jest blisko niekiedy. No niekiedy robi się jakoś tak chujowo, nie? Że tak powiem. Robi się niebezpiecznie. Prawa strona! Napierdalaj to wszystko! Napierdalaj! A jak daleko? Z którego, widziałeś, z którego tutaj, kampadu? Tutaj, skąd nas palił, gdzieś blisko my! Wejdziemy do Wiochy trochę, w prawo, zobaczymy ten teren, nie? Że moja matka tego nie zobaczy, bo się kurwa zapłaczy na śmierć. To było wiadomo od początku, że gdzie jadę i że może coś się zdarzyć, no ale jak na razie odpukać, wszystko w porządku. Nie dopytywała się mama o szczegóły? No, nie chcę, ja też nie mówię. Nikomu. Dawaj, Maniek! Chłopaki są dobrani i nie boją się. Po pierwszym kontakcie, jak spojrzałem w oczy, to widziałem, że się nie boją. I to właśnie jest dobre. Wszyscy trzymamy się razem i idziemy zawsze do przodu. Dobra, do przodu, panowie! Dawaj, wolę,
co się stało? Where is Taliban? No wasi kumple gdzie są? Ci z PK i z AK. No nie wiadomo, nie wiadomo. Where is Taliban? Niszta Taliban? Bo to jest tak, oni się ubierają jak cywile. Mają tą swoją broń pod tymi swoimi ubraniami. Strzelą dwie serie, chowają pod broń. Rozchodzą się. Chowają się do kala, do tych chałup ich i tyle. No. Na wszystkich wycofujemy się! Nic nie mam możliwości, że spróbują nas przeskrzydlić. Próbowali nas wciągnąć w głąb, bo między murkami stracimy całą przewagę ogniową wozów. Wtedy zostaje tylko karabin na bliski dystans. Amber 99, Paro Delta 06, informacja do ciebie. Nie znaleźliśmy. Kontakt został zerwany, nikogo nie znaleźliśmy, teren czysty. Wojska wróciły do wozu, kontynuujemy patrol. Amber 99, Parod Delta 06. Saperzy znaleźli komponent do ID-ka. Chcemy go wysadzić na miejscu. Odbiór. 3, 2, 1, poszło. Saperzy są po prostu dobrze. Znają się na robocie i tak jak powiedziałeś, mają jakiś zmysł do tego. Tak jak mi Tomek i Piotrek opowiadał, oni przeszli to miejsce, tego ID-ka. Piotrek się wrócił i zaczął grzebać idealnie w tym miejscu, w którym był ten ID i wygrzebał go. Amber 99, Paro Delta 06, mamy kontakt. Mamy bezpośrednie miejsce, z którego prowadzono do nas kontakt. Jedziemy sprawdzić ten teren. Odbiór. Amber 99, odbieramy. A z którego kierunku dostaliście? Kierunek południowy, kierunek południowy. Czoło naszej kolumny, odbiór. Nie potrzebujemy wsparcia. Jesteśmy zdenerwowani Zapytajcie się go. Po co ty kamień? Mogą tutaj robić ID-ki, no nie? Jeszcze śmierdzi chemikaliami. Są takie garki plus do tego. Jeszcze różne saletra, nawóz. To może być potencjalna produkcja. Fabryka. Produkująca ID-ki. Wbijamy się do góry. Adios. Ryan, latarka! Jeśli są kontakty, no to jest taka nie tam formalna, tylko nieformalna taka rozkmina. Każdy z każdym rozmawia, wychwytuje jakie są błędy, co można poprawić, co można zrobić lepiej, co było dobrze. Kontakt się zaczął, te wozy w ogóle nie zareagowały. Ale nie mogły, bo tam sprawdzali przepust. Zanim oni kurwa tam przyjechali, to... A co by było, gdyby tam był kurwa ID, gdyby rozjebał obóz? A nas sześciu było pod ogniem, nie? Taka robota. Życie. Dawaj tego wóz,
Alfa tutaj na koło tej ciężarówki, oni tu go przeszukają. Tak, że myślałem sobie, przez pierwsze tam 2 miesiące nie mieliśmy kontaktu, mówię, co jest, kurde, nie tak, no nie chcą do nas strzelać. Przyjadę z Afganistanu, żadnego strzału, no będzie, kurde, bez sensu. Ale jak zaczęli, to no, zmieniło mi się o 180 stopni. Każdy, kto był na misji, ciągnął go wyjazdy na misję, bo to jest, no, fajna sprawa, nie powiem, że nie. I jest taki syndrom misjonarza, że ludzie chcą wracać, jeździć. Ile masz lat? 50. Gdy była kolejna zmiana, pojechałbyś do Afganistanu? Czemu nie?